Baltic Power to nasze joint venture między Orlenem i Nordlandem jako pierwsze osiągnęło decyzję inwestycyjną, której częścią był również financial close, czyli zamknięcie finansowania 25 głównie międzynarodowych instytucji, w tym dwa banki rozwojowe, EBOR, EBI, trzy agencje wspierania eksportu z Danii, Niemiec, Kanady, zdecydowały się, żeby sfinansować nasz projekt. To jest tym bardziej duży sukces, że w ciągu ostatniego półtora roku takiego wydarzenia nie było w całej Europie. Co spowodowało, że to zrobiliśmy? Myślę, że trzy główne czynniki. Po pierwsze, mamy w Polsce może niedoskonałą, ale dobrą infrastrukturę prawną wspierającą rozwój projektów offshore'owych. Kontrakt różnicowy razem z wprowadzonymi w zeszłym roku zmianami zapewnia zdrową rentowność projektów i umożliwia pozyskanie zewnętrznego finansowania. System udzielania koncesji i pozwoleń pozwala na stabilność prawną i systematyczną pracę nad projektami. Drugi taki kluczowy element to już decyzje podejmowane przez firmy. To, jak ustrukturyzowane jest nasze joint venture na bardzo partnerskich zasadach, to, że pracujemy wspólnie, to, że mamy w naszym teamie 19 narodowości z całej Europy i mamy bardzo taką łączącą wszystkich kulturę zmierzającą do osiągnięcia wspólnego celu, było jednym z absolutnie kluczowych czynników sukcesu. I wreszcie trzeci element to są nasi sponsorzy, nasi właściciele i decyzje przez nich podejmowane. Dokładnie w związku z tym, o czym powiedziałem, czyli z wahaniami na rynku związanymi z wojną w Ukrainie, ze wzrostem cen, nasi udziałowcy musieli podjąć kilka trudnych decyzji. Musieli zdecydować się na prefinansowanie projektu w okresie, kiedy czekaliśmy na ostatnie pozwolenia i kiedy czekaliśmy na zamknięcie finansowe. I dzięki tym odważnym decyzjom możemy być w tej chwili nie tylko po financial close, ale możemy być po 4 miesiącach budowy zgodnie z harmonogramem i zgodnie z budżetem. Długoterminowy sukces zdefiniowałbym na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest rozwój, budowa kolejnych morskich farm tak, żeby za 10-15 lat polski miks energetyczny uległ zasadniczej przemianie, między innymi dzięki tej stabilnej energii produkowanej na Bałtyku. Drugim takim wektorem czegoś, co uznaję za sukces, będzie rozwój polskiej branży offshore'owej. Rozwój polskiej branży, czyli rozwój polskich kompetencji, rozwój polskich firm, łańcucha dostaw. I teraz, żeby obie te rzeczy mogły się wydarzyć, myślę, że w zasadzie kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze, absolutnie niezbędna jest ciągłość. Absolutnie niezbędne jest to, żeby po pierwszym projekcie Baltic Power nasi koledzy z PGE i Orsteda również mogli podjąć decyzję inwestycyjną i realizować kolejny projekt. Żeby Polenergia w kolejnym kroku również rozpoczęła budowę projektu. Żeby Orlen na bazie koncesji w nowym rozdaniu kontynuował ten proces, tak żebyśmy systematycznie co roku, co 2 lata, od 26 roku oddawali 1, może 2 gigawaty nowych mocy. To jest absolutnie kluczowe do tego, żeby ludzie chcieli się rozwijać w tym zakresie, uczyć, a ludzie są absolutnie najważniejsi, po to, żeby polski biznes chciał inwestować, po to, żeby widział perspektywę rozwoju, bo tylko tak zbudujemy ten local content. No i drugi element, trochę pomocniczy wobec pierwszego, na pewno dobrze byłoby, gdybyśmy popracowali nad uproszczeniem i przyspieszeniem procedur. Ten pierwszy etap, który my już zamknęliśmy, a inne projekty właśnie kończą etap rozwoju, pokazuje, że jest przestrzeń do tego, żeby szybciej i sprawniej przeprowadzać procedury i uzyskiwać pozwolenia, co bardzo mogłoby pomóc w tej transformacji. Offshore ma to do siebie, że nie ma tutaj nieważnych części łańcucha dostaw. Oczywiście, jeżeli nie będzie turbin, to wszyscy wiemy, że nie będzie projektu, nie będzie energii. No ale co będzie, jak nie będzie fundamentów? Albo jak nie dojedzie jakiś kabel, albo jak nie uda się położyć tego kabla. A jeśli taki mało istotny element, lądowa stacja energetyczna, nie zostanie zrealizowany na czas, to nie wyprowadzimy tej mocy. Trochę paradoks tego projektu polega na tym, że w naszym przypadku z 8 głównych kontraktów, które mamy, wszystkie 8 muszą być zrealizowane na czas,
zgodnie z budżetem i w optymalnej jakości, co oczywiście podnosi bardzo wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o realizację tych projektów. Bardzo ważne dla nas jest dbanie o bezpieczeństwo ludzi i projekty offshore'owe stawiają pod tym względem nowe wyzwania. Mamy tutaj do czynienia nie tylko z normalnymi zagrożeniami na budowie, ale i z naturą w pełnej swojej krasie, z pracami na morzu, z ryzykiem pogodowym, czasami pracą w trudnych warunkach. Przykładamy bardzo dużą wagę do tego, żeby bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu. I naszym celem jest to, żeby w czasie całej realizacji projektu nikt nie doznał żadnego poważnego uszczerbku na zdrowiu. List, który dzisiaj podpisaliśmy, jest branżową inicjatywą, która ma po pierwsze pomóc nam wymieniać doświadczenia, po drugie stworzyć platformę do budowy najlepszych praktyk w tej branży. I ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, ludzkie życie i bezpieczeństwo jest najważniejsze, tak my i wszyscy inni deweloperzy będziemy się jak najbardziej otwarcie wymieniać tymi doświadczeniami i wspierać się nawzajem w tym, żeby nasze projekty były realizowane w możliwie najbardziej bezpieczny sposób. W Baltic Power położyliśmy duży nacisk na szukanie i zatrudnianie polskich wykonawców i możemy się pochwalić tym, że na przykład kable na farmie wiatrowej będą dostarczone przez polską telefonikę. Na przykład grupa przemysłowa Baltic będzie budowała konstrukcję stalową dla naszej morskiej farmy energetycznej. I takich przykładów w mniejszej skali mamy więcej. Natomiast jest jeszcze długa droga przed nami, żeby polscy producenci mogli zrobić ten krok do przodu i stać się dostawcami Tier 1, stać się podstawowymi dostawcami komponentów. Do tego właśnie potrzebna jest ta stabilność, ta wieloletnia perspektywa, po to, aby polskim firmom opłacało się inwestować w kompetencje, inwestować w projekty, które muszą zacząć robić w mniejszej skali, rozwijać się po to, żeby, mam nadzieję, przy kolejnych projektach móc odgrywać jeszcze większą rolę w realizacji morskich farm wiatrowych.